Siemanko, dzisiaj przetestujemy coś, czego jeszcze nie było. Czekoladę. Czekolada Red. I ja jestem na wielu jakichś fit grupach i powiem wam, że praktycznie nie ma dnia, żeby ta czekolada nie pojawiła się na którejś z grup i wszyscy się nią zachwycają, polecają, więc postanowiłem kupić i spróbować, jak smakuje. Dobra, zjadłem jedną kostkę i powiem wam, że nie będę tego fanem. Po pierwsze, jest mega twarda. Jest tak twarda, że można sobie zęby na tym połamać. Po drugie, jest bardzo mało słodka. Jest to czekolada taka deserowa, wytrawna. Mi to nie smakuje w ogóle i ja nie widzę sensu tego jeść. A, no i ona ma 300 kalorii w 100 gramach. Normalna czekolada ma 600 kalorii w 100 gramach, więc ja wolę zjeść pół normalnej niż jedną taką. I ta jest 5 razy droższa od normalnej. Siema, czwartek. Magiczne tabletki. Ważenie i idziemy do pracy. Dziesiąt cztery i trzy. Siema, wielki piątek. Dzisiaj do pracy nie idą. Aczkolwiek sobie trochę popracuję pewnie. Ważenie. Postanowiłem, że się napijemy octu. Postanowiłem, że się napijemy energetyka. Postanowiłem, że zrobię pasztet z brokułów, bo jutro wyjeżdżam na święta, więc pasztet albo dzisiaj zjem, jak nie zjem, to jutro zamrożę, żeby się warzywa nie zmarnowały. No i tyle. Dobra, ważenie. Dzisiaj to się boję, bo wczoraj chyba z 1,5 kilo budyniu zjadłem. Dziwne, bo byłem pewien, że będzie więcej niż 75, a jest 73. A jeszcze miski nie umyłem po budyniu. Cała miska była wczoraj zrobiona. Ale jakoś tak zrobiłem go. Tak byle jak, że mi nie smakował. O budyniu jeszcze może nagram odcinek, ale na razie kombinuję jakoś z proporcjami, ze składem. Chcę coś fajnego stworzyć. Dobra. Napijemy się dzisiaj octu zamiast tabletek. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez noc mi urosło 158. A jak się kładłem spać, to było 157, także pozdrawiam mojego 158 subskrybenta. Zawsze to miło, jak wstaje i jest jeden więcej. W
W ogóle mega ten zegarek jest. Nie wiem, czy nagram o nim film. Może kiedyś. Ale wydaje mi się, że jak wrzucam TikToki albo na Instagrama ten zegarek, to często po takim TikToku albo po, nie wiem, rolce na Instagramie, to później ci ludzie widzą ten zegarek, się interesują, o, ma jakiś kanał, przechodzą na kanał i dają subskrypcję. Tak mi się wydaje. W ostatnim czasie kilkanaście osób, subskrybentów mi przybyło i może to właśnie stąd, z TikToka i z Instagrama. No ja to nie wiem. Ale jak macie kanał na YouTubie, to polecam. Może wrzucę. Wrzucę link do tego zegarka. On się nazywa zegarek Ulanzi. Dobra. Idę trochę popracować, ogarnę maila. Później się zobaczę. Zobaczę. Do później. Siema, czas na podsumowanie Bolero. Smak ogórkowy. 0 na 10. Na pewno bym nie kupił więcej. Smak Sherry Cola. 8 na 10. Kupiłbym ponownie. Almond. 0 na 10. Nie kupiłbym. Kiwi. 9 na 10. Zdecydowanie ponownie bym kupił. Red Sangria. 0 na 10. Nie chciałbym tego ponownie pić. Jagody Bay. Acai Berry. Jagody Acai. 8 na 10. Kupiłbym. Pomidor. 2 na 10. Nie chciałbym tego pić ponownie. Jeżeli jesteście ciekawi oceny pozostałych smaków i które bym ponownie kupił, a których bym zdecydowanie nigdy więcej nie chciał pić, no to film na moim kanale na YouTubie. Zapraszam. Kanał YouTube Boli Kuli. Ej, słuchajcie, ale nagrałem zajebisty odcinek. Podsumowanie moich testów Bolero. Pół roku. Odcinek na moim kanale na YouTube. Wypiłem wszystkie smaki. I nagrałem wielki ranking Bolero. Oraz odpowiedziałem na wszystkie wasze pytania, które otrzymywałem w komentarzach. Zajebiste. Siema, jak tam wasze przygotowania do świąt? U mnie pełno paru, pasztet już gotowy. Siema. Ja właśnie wróciłem z Biedronki i tak mnie wzięło, żeby wam coś powiedzieć. Otóż skończyła mi się woda w domu i poszedłem po zgrzewkę wody. A wróciłem z wodą, z jogurtami, kefirami, twarogiem i energetykami. I nie wiem, czy tylko ja jestem nienormalny, że idę po jedną rzecz, przynoszę trzy siatki, czy wszyscy tak mają. No i energetyków miałem już nie kupować, ale powiem wam, że przy kasie zobaczyłem taki wielki stand z nowymi energetykami od Blacka i nie mogłem się powstrzymać. I tutaj jabłko mięta, myślałem, że to nowość, ale się okazuje, że już taki miałem. Bo jak widać, jabłko mięta w mojej kolekcji już stoi. Ale szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak smakowało, więc przetestuję jeszcze raz, ale to na pewno nie dzisiaj. Jest jeszcze taki Black. Smak tropikalny, też bez cukru. I tego nie piję na 100%, więc na pewno będzie teścik. A, i dzisiaj padła wiadomość, że Dzik nowy smak wprowadza, jakiś fioletowy, ale jeszcze nie wiadomo, jaki to smak. Chociaż ostatniego brzoskwiniowego Dzika też nie próbowałem. Będzie okazja się przejść do sklepu Dzika i spróbować. Tymczasem zapraszam do mojej rozlewni.
Rozlewni Pepsi. Nie boję się umierać, lecz nie chcę stąd odchodzić. Tak wiele na tej ziemi dla innych mogę zrobić. Nie wywyższam się ponad stan, lecz póki tutaj jestem, znaczy, że ma dla mnie plan. Nie, to nie jest pycha i bluźnierstwo. Żyć i dobra nieść posłanie, to jest dla mnie męstwo. Tak postrzegam każdy swój dzień, gdy otwieram rano oczy, ze snu budząc się. To jest szansa, by więcej coś znaczyć, a nie tylko przeżyć, w kalendarzu coś odhaczyć. Łatwo nie jest, kto mówił, że będzie, ale by być lepszym, szansę znajdziesz chyba wszędzie. Nie boję się umierać, lecz nie chcę stąd odchodzić. Tak wiele na tej ziemi dla innych mogę zrobić. Nie wywyższam się ponad stan, lecz póki... Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, halo, halo. Raz, dwa, trzy, nagrywam. Nagrywam, idę sobie, idę, 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 patrzę, fajnie, fajnie. No nieźle, nieźle, także idę dalej, sprawdzam, już byłem daleko. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, wyłączam. Droga prosta to moje przyjemności, bycie panem świata, za mamoną.